rozmawiać z Igą. Mamy przyjemność rozmawiać z Igą Baumgart, która przed chwilą pobiła swój rekord życiowy i osiągnęła trzeci wynik w historii lekkiej atletyki na hali. Iga, jakieś dwa lata temu czytałem z tobą wywiad, że ty nie lubisz startować hali. Mówiłaś, że jesteś wysoka, że wyrzuca cię na wirażarz i często odpuszczałaś sezon halowy. I chyba dzisiaj widzisz, że jednak nie powinnaś tak robić, że tkwi w tobie ukryty potencjał. No to wygląda. Praktycznie po pierwsze nigdy nie lubiłam startować hali, a po drugie zawsze miałam problemy zdrowotne, które przeszkadzały po prostu mi w realizacji treningu i przygotowaniu się do tej hali. A teraz się udało zrealizować trening i dlatego jestem tutaj i biję rekordy swoje. I pobiłaś dwa razy swój rekord życiowy w ciągu tygodnia, bo tydzień temu w Spale 52-55, teraz urwałaś kolejne 0,3 sekundy. Czy w związku z tym, jadąc na Mistrzostwa Europy do Serbii, oprócz startu w sztafecie, masz zamiar wystartować indywidualnie? Czy istnieje taka możliwość? Tak, ja już robiłam minimum tydzień temu, więc automatycznie zakwalifikowałam się indywidualnie, więc będę stawiała na start indywidualny na pewno. I przy okazji sztafetę. A jak się czujecie? Bo wiadomo, że biorąc pod uwagę Europę, macie szansę na medal. Tkwi was niesamowita siła. Twoja forma jest wysoka. Jak czują się pozostałe dziewczyny? Patrycja, Justyna? Dziewczyny też stopniowo dochodzą do swojej dyspozycji. One nigdy nie zaczynały sezonu bardzo szybko, tylko startami dochodziły do najwyższej formy, więc myślę, że w Belgradzie wszystkie będą przygotowane na życiówki. Macie zaplanowane jakieś wspólne zgrupowanie, żeby przećwiczyć, wytrenować przekazywanie pałeczki sztafetowej? Tak, od razu po Mistrzostwach Polski w Toruniu. Mamy dwa dni przerwy i po tych dwóch dniach jedziemy do Spały i tam będziemy tydzień chyba i bezpośrednio stamtąd lecimy już do Belgradu na Mistrzostwa Europy i się w Spale będziemy przygotowywać wspólnie. Masz jakieś oczekiwania wobec tych mistrzostw, czy po prostu dasz z siebie wszystko i nie masz żadnych wymogów? Nie myślałam w ogóle, że uda mi się indywidualnie pobiec tam, więc nie mam żadnych wymagań wobec siebie. Po prostu teraz już się cieszę, że zrobiłam, co zrobiłam, a tam, co będzie, to pokaże czas. Oby jak najlepiej. W każdym razie nie wykluczasz chyba, że uda ci się zejść w ciągu tygodnia, może na Mistrzostwach Polski, poniżej 52 sekund. Nie wykluczam, ale to jest sport. Co będzie, to nie wiemy. A jak sądzisz, czy obecna bardzo dobra forma w sezonie halowym może mieć przełożenie na sezon letni? Czy jesteś w stanie przewidzieć to? W tej chwili nikt tego nie jest w stanie przewidzieć. Mam nadzieję, że tak będzie. Liczę na to bardzo. Ale no to się jeszcze dużo miesięcy, więc musimy poczekać po prostu. Życzymy w takim razie tobie, żebyś utrzymała taką formę przez cały rok, a nawet jeszcze ją trochę poprawiła. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.